I'ma die like Malcolm X, I'ma die like King, or I'ma die fighting like Apollo in the ring. One thing for sure, I'ma die a king, I'ma die a king, a king. I'ma die a king, I'ma die like Malcolm X, I'ma die like King, or I'ma die fighting like Apollo in the ring. One thing for sure, I'ma die a king, I'ma die a king. Bow down to my presence, or go back to your essence. I'm a king, I ain't got time to be climbing around with no peasants. Point blank, period, like after my sentence. Came right home and start killing shit, right after my sentence. I went right after my blessings, taking no days off, play no games, say no names, they know. Okay, witam wszystkich, mamy listopad, także jest drugi odcinek Od Zera do Sakera. Jak już pewnie wiecie, jednego mam z głowy i jeden, tak jak widzicie na miniaturce, przyjął wyzwanie. Także lecimy z Roburem aż do lipca z redukowaniem, zrobieniem formy i bardzo się cieszę, że którykolwiek z nich przyjął to wyzwanie, bo dużo mi to da. Fajnie to napędza chęci do robienia tego. Mimo wszystko, że już miałem spore, bo tak jak mówiłem w odcinku pierwszym, naprawdę jestem głodny tego, żeby znowu stanąć na scenie. Także dzięki, Robur, za to, że jeszcze popychasz mnie do tego mocniej, dołączając do tego wyzwania, i naprawdę fajnie będzie mieć takiego rywala. Dużo większy komfort stać na scenie z kimś znajomym. Już doświadczyłem tego właśnie z Owcą 3 lata temu i fajnie, że tym razem znowu ktoś będzie. No i okej, dzisiaj już chciałem wam pokazać resztę mojego treningu. Tak jak mówiłem, trenuję góra, dół, stretching i taka 3-dniowa rotacja jest non-stop, czyli trenuję tak naprawdę 7 razy w tygodniu. Cały plan będzie można zobaczyć w opisie filmu. Jak sobie zjedziecie na dół i klikniecie więcej, to będzie tam link do całego mojego planu treningowego i jest on prowadzony od września, kiedy wróciłem po kolejnych kontuzjach. Także zapraszam tam, jeśli ktoś chce sobie zobaczyć, jak progresuję w poszczególnych ćwiczeniach. Tytuł dzisiejszego filmu jest inspirowany filmem Unbreakable, Niezniszczalny. Nie wiem, czy duża część z was widziała ten film, ale jest to dosyć stary już film z Bruce'em Willisem i Samuelem L. Jacksonem. Jest o człowieku, który dostał po prostu supermocy, był nadzwyczajnie silny i on dostosowywał się do danego obciążenia, które musiał pokonywać. I tak mi się właśnie ostatnio przypomniał ten film i generalnie właśnie intro jest z muzyką z tego filmu. Trochę się tak czuję właśnie jak Bruce Willis w tym filmie, to znaczy co by mnie nie spotkało, jaka kontuzja by mi się nie natrafiła przez cały ten okres, bo naprawdę tego było sporo i właśnie o tym dzisiaj chcę troszkę pogadać, to mimo wszystko cierpliwie, czasami z pomocą osób, które mnie pchały do tego, ale mimo wszystko pokonywałem te kontuzje i czasami nawet lata zajmowało mi ogarnięcie jakiejś pojedynczej. I mimo wszystko jestem zajebiście dumny z siebie, że nie dałem za wygraną i wróciłem do tego sportu. I dużo ludzi też pisze, czemu ci się chce w ogóle jeszcze, czemu ty wracasz na scenę po tak krótkim czasie też. No i właśnie tu chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, bo teraz jest ta moda na fitness, na startowanie i tak dalej, ale sporo część z was pewnie nawet tego nie wie, ale my trenujemy, ja, Robur i Pączek, my trenujemy niecałą dekadę w tej chwili. Praktycznie prawie połowę swojego życia spędziłem na siłowni i to z miłością do siłowni. To nie jest tak, że ja tam chodziłem, bo trzeba. I co by mnie nie spotkało, serio, co by mnie nie spotkało, mimo wszystko będę wracał do tego, bo jestem świadomy, jak dobre to jest. Po pierwsze, już tak czysto pod względem tego, że dla zdrowia to jest świetna sprawa, ale też po prostu jestem zakochany w samym procesie treningu i między innymi dlatego chcę pójść na studia doktoranckie właśnie jeśli chodzi o trening siłowy, Bo jestem tym zafascynowany. To jest miłość, to jest praktycznie całe moje życie. Od dekady już przecież. Dlatego nie wyobrażam sobie niewrócenia i naprawdę zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby wrócić. I dalej będę robił wszystko, co mogę, żeby stanąć znowu na scenie i cieszyć się tym bez problemów, bez żadnych nowych kontuzji. Tak, także no chciałem pokrótce wytłumaczyć, skąd tytuł dzisiejszego filmu. I tak jak właśnie powiedziałem, pokrótce opowiem, jak wyglądały te moje perypetie, bo dużo ludzi, bardzo dużo ludzi się pyta, jak to w ogóle wyglądało, czy ja tylko miałem kolana rozwalone, czy coś tam jeszcze. Także jak już wiem, że ten film dotrze do większej grupy ludzi niż ta seria czy ten Saker, co kiedyś robiłem, to postanowiłem tutaj w dużym skrócie poopisywać wszystko, co się działo. W 2013 roku, zaraz po zawodach w Sopocie, złapałem kontuzję stawu barkowo-obojczykowego. Skupiłem się na nogach w tym czasie, kiedy to się stało, bo nie mogłem trenować góry. Więc oczywiście skupiłem się mocniej na nogach. W tym czasie też robiłem specjalizację trenerską z koszykówki na studiach. I oczywiście ten nakład pracy na nogi plus problemy strukturalne. I to nie tylko mięśniowe, ale też, jak się okazało potem, jedna krótsza noga. Mało, bo centymetr, czy tam nawet niecały, ale mimo wszystko to było genezą. No spowodowały, że właśnie też wysiadły mi kolana i to się stało właśnie na tej specjalizacji z kosza, gdzie po którymś skoku po prostu spadłem i czułem tak rwący ból, który już niestety pozostał praktycznie na 3 lata ze mną i naprawdę miałem utrudnione siadanie. Siadanie, wstawanie, chodzenie po schodach, każdy element życiowy przez 3 lata naprawdę był dla mnie bolesny. Po prostu był bolesny. Musiałem za pomocą rąk tak naprawdę siadać i wstawać, mimo tego, że ręce też miałem kontuzjowane. To akcja. No. I teraz na koniec, jeśli chodzi o nogi, robię ostatnie ćwiczenie, które robią tylko prawdziwi samce alfa. Dlatego nigdy nie widać, jak inni faceci to robią poza mną. Staw barkowo-obojczykowy też pracuje przy każdym ruchu ramienia praktycznie. Więc no, byłem jednym chodzącym bólem przez te 3 lata. I co się działo? Chciałbym tutaj w tej chwili podziękować 3 osobom, bo tak naprawdę 3 osoby... Dzięki 3 osobom jestem tu, gdzie jestem teraz. To one wyprowadziły mnie z całego tego bajzlu i będzie to Grzesiu Kopeć. To był mój ortopeda, który robił mi zabiegi z płytek krwi. Jeśli chodzi o kolana, jeśli chodzi o barki, wiele razy naprawdę mi pomagał. Jeździłem do Płocka, robiliśmy to w Warszawie, wszędzie gdzie się tylko dało. On był pierwszym krokiem na drodze do tego, żebym mógł wrócić do tego sportu. Z barkami pomogło, na kolana to jeszcze nie było to, co mnie uleczyło, ale też dało ten pierwszy etap, który potem przejęły inne osoby. I drugą taką osobą jest Piotr Marcinkowski, którego już polecałem w filmie, ale jeszcze raz serdecznie dziękuję. Fizjoterapeuta, który zajmuje się mną praktycznie przez całe te 3 lata. Od razu trafiłem do niego z barkiem, już on tam pierwsze próby robił, ale tam potrzeba było więcej niż samej fizjoterapii. Również z kolanami działaliśmy i to też na pewno miało bardzo duży wpływ na to, że jestem tu, gdzie jestem teraz. Zajmował się też moimi najnowszymi kontuzjami, które właśnie przed wakacjami się pojawiły, czyli łokcie golfisty, które w tej chwili już praktycznie nie istnieją. Ta kontuzja praktycznie jest wyleczona w 100%. Również naciągniętym, czy nie wiadomo do końca co tam naprawdę z nim było, dwugłowym, który wykluczył mnie z treningu nóg na pół roku ponownie. No i tak naprawdę całe te 3 lata z mniejszymi, większymi problemami pojawiałem się u niego i zawsze mi pomagał, także serio, serdeczne podziękowania. No i oczywiście to, co już większość pewnie wie, czyli doktor Biernat w Olsztynie, którego pojawiłem się rok temu we wrześniu albo w październiku. No i przez ten rok tak naprawdę, jak się u niego pojawiłem, odzyskałem wiarę, że te nogi, te moje kolana rzeczywiście jeszcze będą w stanie pracować na ciężarach, czy będę mógł znowu skakać. No i teraz jesteśmy rok później i zdarzają się dni, kiedy czuję te kolana. Oczywiście. I to pewnie będzie już do końca życia. Ale jestem w stanie trenować bezboleśnie, jestem w stanie, jeśli jest normalny dzień, bo jak są słabe dni, to oczywiście to boli, ale można powiedzieć, że te kolana wróciły do normy, na tyle, na ile mogą. Także jeszcze raz serdeczne podziękowanie dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że jestem tu, gdzie jestem. Jestem niezniszczalny, jestem unbreakable, właśnie dzięki tym ludziom. No i nie sprecyzowałem, co tam dokładnie było, w każdym razie w barkowo-obojczykowych stawach, bo obu, miałem uszkodzone, rozluźnione, też nie do końca było wiadomo, bo różne badania różnie to pokazywały przez 2 lata. Do dzisiaj tak naprawdę nie wiem do końca, co tam się z tymi stawami działo, ale właśnie więzozrosty miałem uszkodzone i na dzisiejszy dzień w ogóle nie odczuwam, że cokolwiek się z nimi działo. Jeśli chodzi o kolana, miałem rozwarstwienia więzadeł rzepki, czyli bardzo zaawansowane kolano skoczka. I właśnie też jest pełno pytań, co ja robię z tą sztangą, z tym hip thrustem, że tak bardzo duży ciężar tam ładuję. No właśnie chodzi o to, tak jak widzicie, dzisiejszy trening. Mój trening to jest trening tak naprawdę pod bikini fitness, czyli muszę wzmacniać z całej siły poślad, z całej siły tylną taśmę, bo mam tą dysproporcję strukturalną, że przód mam dużo bardziej aktywny, silniejszy niż tył. Jak to dr Biernat powiedział, nie mam poślada, nie mam dwugłowych. Mam za to czworogłowe. I właśnie na tym polega cała ta rehabilitacja tych kolan, że właśnie wzmacniam poślad poprzez martwy ciąg, poprzez właśnie hip thrust. I tutaj dbam o jak najlepszą progresję, żeby być jak najsilniejszym, jeśli chodzi o to, co też pomaga mi, że tak powiem, sylwetkowo również, bo tam byłem wybrakowany, zdecydowanie, no to nie jest przypadek, że tam byłem wybrakowany, bo potem te kontuzje przecież też znikąd się nie pojawiły. Byłem wybrakowany właśnie jeśli chodzi o tył nogi. Dalej właśnie mamy to uginanie leżąc, również dwugłowe mam bardzo słabiutkie w porównaniu do czworogłowych. Proporcje sił między tyłem uda a przodem uda powinny być 2 do 3. U mnie, kiedy robiliśmy badanie na biomechanice, było 1 do 5. Także rozumiecie, jak dużo pracy potrzebuję poświęcić na tylną taśmę, żeby mieć prawidłowe proporcje sił w nogach, żeby te kolana były spokojne. No i następnie mamy właśnie te bułgarskie przysiady i to jest jedyne ćwiczenie na czworogłowy, jakie wykonuję. Wierzę w to i mocno na to liczę, że to będzie wystarczające, żeby te czworogłowe miały sens na scenie. Nie będą najlepsze, na pewno nie będą najlepsze, obstawiam, że będą nawet najgorsze na scenie, ale mimo wszystko najważniejsze dla mnie są te zdrowe kolana, oczywiście, no i przy okazji fajnie, bo wyrówna się ta proporcja w nogach i myślę, że mimo, że te czworogłowe nie będą rewelacyjne, to noga będzie całościowo dużo lepiej wyglądała. Też jeszcze co do łydek, to tutaj widzicie na sam koniec, że robię 80 kg, a w planie jest 160 i właśnie też miałem malutki setback w ostatnim czasie, jeśli chodzi o te łydki, bo niestety pojawił się nowy, bardzo mały, ale mimo wszystko problem, to znaczy mięsień tylny piszczelowy jakoś mi się naciągnął, czy jakieś malutkie uszkodzenie go miałem, no i niestety musiałem odpuścić łydki na jakiś czas, ale w tej chwili ponownie po wizycie u Piotrka, jak zwykle każdą moją kontuzją się zajmuje biedny, już jestem w stanie progresować na nowo, także zaczynam dużo lżej. Zmniejszam też troszkę objętość, bo zawsze robiłem 5 serii na łydki, teraz będę robił 3. No i chyba tak to wygląda. Myślę, że nie będę przeciągał tego filmu. Jeszcze raz, bardzo się cieszę, że Robur dołączył. Myślę, że dużo fajnego materiału będzie do lipca dzięki temu, że będzie ta rywalizacja. Kolejny film Od Zera do Sakera oczywiście w grudniu, tak jak zapowiadałem, będzie co miesiąc. Tam na początku pytaliście o to, jakie obwody i tak dalej, jak wszystko, to zawsze na początku przy pozowaniu będę dodawał, tutaj też było. Jeśli ktoś chce być bardziej na bieżąco, bo tutaj będę co miesiąc te filmy dawał, jeśli ktoś chce być bardziej na bieżąco, to ja zapraszam na Instagram wksaker. Tam dodaję często zdjęcia z jakimiś krótkimi opisami, jak te przygotowania idą. No i zapraszam na Snapchat Saker Podłoga Cox. Ostatnio jestem jakiś bardziej aktywny tam, więc myślę, że mogę zaprosić i mam nadzieję, że nie będziecie żałować, że mnie tam dodaliście. No, nie przedłużam. Także tyle na dzisiaj i widzimy się w grudniu. Pozdro. Like a Hellcat.